Każdego roku na Śląsku policja odnotowuje około 250 potwierdzonych przypadków przestępstw seksualnych dokonywanych na dzieciach. Prawdziwa skala problemu jest trudna do oszacowania. Większość spraw nigdy nie ujrzy światła dziennego. Jak ktoś popatrzy na dane statystyczne, to jest promil zdarzeń, ale pamiętajmy, każde takie dziecko skrzywdzone to może być dramat do końca życia. By nauczyć rodziców i nauczycieli, jak rozpoznać zagrożenie oraz aby dzieci potrafiły bronić się przed wykorzystywaniem seksualnym, ruszyła kampania Moje Bezpieczne Dziecko. Jej organizatorami są Śląska Policja i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach. To pierwsza taka kampania społeczna w Polsce. Ciągle jeszcze zdarzają się sytuacje, w których ofiarą różnych zachowań osób dorosłych są dzieci. W pierwszym roku naszej kampanii, która zaplanowana jest na 3 lata, jest właśnie przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci młodszych, szczególnie tych z poziomu szkoły podstawowej i przedszkola. W następnych latach planujemy przygotowanie takiej akcji edukacyjnej dotyczącej zapobieganiu pornografii dziecięcej i w kolejnym roku chodzi o to, żeby ograniczyć handel ludźmi, w tym handel małym dzieckiem. Małe dziecko może nie znać swoich praw, może być zastraszane lub nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że dzieje mu się krzywda. Jeżeli dorosła, dajmy na to, że jest to rodzic i rodzic robi z dzieckiem takie czyny, których nie powinien się dopuszczać, dziecko myśli, że no tak ma być. No skoro tato, mama, wujek to robi, no to nie jest pewnie tak źle. Dlatego tak ważna jest właściwa postawa dorosłych. My dorośli powinniśmy przede wszystkim zgłaszać te wszystkie zachowania, które mogą doprowadzić do krzywdy dzieci. Pamiętajmy, dzieci są bezbronne, natomiast my dorośli powinniśmy rozróżniać te wszystkie złe rzeczy, które mogą wyrządzić krzywdę dzieciom. Temu służy właśnie kampania. Wiedza ludzi na ten temat samego zjawiska, tego jak zgłaszać, tego co się będzie działo dalej, jest na tyle mała, że to powstrzymuje ludzi od zgłaszania. W związku z tym w naszej kampanii przede wszystkim chcemy dotrzeć do tych dorosłych, którzy mogą pomóc dziecku, mogą zauważyć, mogą zgłosić, mogą powiedzieć rodzicom, co się będzie działo dalej, ale też chcemy dotrzeć do dzieci. Kampania ma na celu przede wszystkim uwrażliwić nas na krzywdę dzieci. Duża część społeczeństwa nie jest w dostateczny sposób uświadomiona co do tego zjawiska, szczególnie na czym ono polega i jakiego typu zachowania mogą stanowić przestępstwa. Wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że umawiając się z osobą małoletnią przez internet, z osobą poniżej 15 lat, popełnia przestępstwo. Okazuje się, że wciąż mało wiemy o zagrożeniu, a problem pedofilii postrzegamy bardzo stereotypowo. Tymczasem warto wiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak profil pedofila. Sprawcą przemocy seksualnej może być każdy. Mieliśmy na przykład sytuację, kiedy 19-latek pedofil zaczepiał małe dzieci, mówiąc im, że gdzieś tam w krzakach są ukryte zabawki, że pokaże im coś fajnego, że rozda im te zabawki. Zaciągał je w te krzaki, dokonywał czynów pedofilnych. Kolejny przypadek. 82-letni staruszek siedział w swoim samochodzie, zapraszał dziewczynki do samochodu, zwabiał je i w tym samochodzie zaczynał obmacywać, dotykać. Kolejny przypadek. Matka zostawiła swoje dziecko z konkubentem. Po powrocie do domu okazało się, że 2-letni chłopczyk ma uszkodzenia w okolicach genitalnych. Zabrała dziecko na pogotowie. Okazało się, że tam były wykonywane czynności seksualne właśnie z tym małym dzieckiem. Dziecko powinno być świadome, jakie zachowania dorosłych przekraczają dopuszczalne granice i jak reagować w sytuacji zagrożenia. Taka edukacja najmłodszych w ramach kampanii prowadzona będzie z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych do tego celu narzędzi, m.in. kolorowanki i teatrzyku. Uczenie dzieci, co to jest zły dotyk, jak mogą się bronić przed nadużyciami ze strony dorosłych i uczenie ich bardzo prostej rzeczy, mianowicie jeżeli ktoś narusza twoją intymność, idź do innego dorosłego i to powiedz, a jeżeli on cię nie wysłucha, to idź do kolejnego. Kolejne działania w ramach zainaugurowanej 20 kwietnia kampanii Moje Bezpieczne Dziecko obejmować będą ponadto konferencje regionalne przeznaczone dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz szkolenia dla nauczycieli. By przygotować pedagogów i opiekunów dzieci do trudnych rozmów, pomocne będą materiały dydaktyczne, poradniki i filmy edukacyjne.
z doświadczeń moich wynika, że niejednokrotnie chcieliby zareagować. Po prostu nie wiedzą jak. Boją się tych rozmów, boją się konsekwencji naturalnych i prawnych, gdyby okazało się, że to jest nieprawda. Niemniej jednak w naszych szkoleniach dajemy im przesłanie. Lepiej zrób jeden krok do przodu, niż masz poczynić grzech zaniechania. Organizatorzy kampanii mają nadzieję, że uda się pozyskać nowych partnerów do dalszych działań zaplanowanych do końca 2018 roku. Obok szkół w kampanię włączyć może się służba zdrowia, przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń czy ośrodków interwencji kryzysowej. Tak naprawdę każdy, komu nie jest obojętna krzywda dzieci. Uważam, że to jest nasz obowiązek. Powinniśmy o tym mówić, powinniśmy przestrzegać, ale robić to mądrze. Myślę, że ta konferencja, ta kampania, którą za moment rozpoczniemy, będzie miała na celu, żeby bardzo mądrze, rozsądnie podejść do tego tematu i przygotować dzieci do podejmowania decyzji, do umiejętnego zachowania w różnych sytuacjach. Po więcej informacji na temat kampanii Moje Bezpieczne Dziecko odsyłamy na strony internetowe kampanii i fanpage. Kampania społeczna Moje Bezpieczne Dziecko.